Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu, w jaki sposób wygenerować zestawienie stali prętów kodowanych ECAD dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV. Plik tekstowy to jest taki rodzaj pliku, w którym wartości oddzielone są od siebie znakiem średnika, dzięki czemu możemy taki plik wczytać do większości programów arkuszy kalkulacyjnych. W celu wygenerowania zestawienia wybieramy narzędzie zestawienie tekstowe dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV, a następnie zaznaczamy część lub całość naszego projektu, a program samodzielnie wybierze tylko opisy prętów potrzebne do zestawienia. Zatwierdzamy wybór poprzez np. kliknięcie w przycisk Enter i plik zestawienia zostanie wygenerowany i umieszczony w folderze nakładki w podfolderze wygenerowane w pliku o nazwie ECAD zestawienie pręty kodowane.csv. I tutaj mamy ten plik. Proszę, po otwarciu tego pliku w programie Excel on wygląda w taki sposób. Możemy teraz sobie swobodnie go sformatować na przykład w tabelkę. Dziękuję za uwagę.